You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Jak widzicie, jestem w przepięknej Sewilli, gdzie spędzam krótki urlop, a u mnie urlop zawsze równa się różnego rodzaju testom. Dzisiaj jako pierwszy wpada WD, My Passport, Wireless, SSD. Straszne nazwy mają te dyski i tych nazw i tych słów jest tam całe mnóstwo. Nigdy nie mogę się w tym wszystkim połapać. Ale o samym dysku. To jest dysk, który jest bardzo podobnym konstrukcyjnie dyskiem do My Passporta Wireless Pro, który oparty jest o dysk HDD. Tutaj mamy dysk SSD, moja wersja ma 500 GB. Kosztuje ona 1550 zł, więc nie jest to tani dysk, natomiast w kontekście jego możliwości myślę, że można będzie przełknąć taką cenę. Co w środku i co na zewnątrz? Może zacznijmy od tego, co na zewnątrz. Obudowa jest bardzo podobna jak w przypadku My Passporta Wireless Pro. Przy czym tutaj dostajemy taką gumową nakładkę na ten dysk. Dzięki temu dysk jest odporny na upadki z około 1 metra. Kiedy wyciągniemy go z tej nakładki, wygląda właściwie tak samo jak wersja Pro, przy czym wykończony jest w szarym kolorze, a nie w czarnym. Minusem tego wszystkiego jest to, że dość mocno widać rysy, które powstają na obudowie. Wersję HDD mam dość mocno porysowaną. Tutaj też już pierwsze ryski się pojawiły, mimo że dysku używam od około 2 tygodni. Jest on trochę lżejszy niż wersja HDD, no w związku z tym, że dyski SSD są troszeczkę lżejsze. Też będzie bardziej odporny na wstrząsy, bo to dysk SSD, a nie HDD. Wiadomo, HDD wstrząsów nie lubią. Jeśli chodzi o to, co jest umieszczone na samej obudowie, to oczywiście włącznik USB 3.0 i to USB 3.0 służy nam do naładowania tego dysku. Mamy tutaj baterię 6700 mAh, więc całkiem sporą, bez problemu naładuje telefon niejednokrotnie. I to jest to USB 3.0 też przydaje się, właściwie potrzebne jest do transferu danych. Obok USB 2.0 tym ładujemy telefon, jak również tutaj możemy podłączyć czytnik kart, którym zgramy na przykład karty Compact Flash, ponieważ w tej części dysku mamy czytnik kart SD 3.0, więc te karty są zgrywane szybko, natomiast tutaj jest USB 2.0, więc te karty, na przykład Compact Flash, poprzez czytnik zgrywane będą zdecydowanie wolniej, bo ten interfejs jest wolniejszy, troszeczkę szkoda. Obok jeszcze możemy tutaj sprawdzić status baterii, jak również zainicjować import kart SD, natomiast ja mam u siebie, jak w telefonie ustawiłem w aplikacji, w tych ustawieniach, żeby karty po włożeniu importowały się same. I teraz, jak to u mnie wygląda? Właściwie tak samo jak w przypadku dysku Wireless Pro, czyli po przyjściu do domu, po całym dniu zdjęć przychodzę, wyciągam kartę z aparatu, wsadzam tę kartę tutaj. Ten dysk dogrywa mi tutaj tylko i wyłącznie nowsze materiały, on wykrywa wielkości tych plików i tak dalej, więc dogrywa mi tylko nowsze materiały. Sam kiedyś byłem zwolennikiem posiadania dużej liczby mniejszych kart, natomiast teraz wolę wziąć 128 i cały materiał mieć na dwóch kartach, ale co ważne, po każdym dniu właśnie zgrywam je na tego typu dysk. Co do szybkości, producent oferuje, a właściwie obiecuje, że ma to być około 390 MB na sekundę. To sprawdzę we Wrocławiu, gdzie zabiorę Was pod sam koniec testu. Jeszcze tego nie sprawdzałem, a na urlopie komputera nie mam. Dysk póki co sprawuje się naprawdę dobrze. Miałem go ze sobą w Londynie, mam tutaj ze sobą w Hiszpanii. Co ważne, w porównaniu do poprzedników, i mam nadzieję, że zostanie to również ulepszone w poprzednich wersjach i chociażby w PR-ze 4100, z którego korzystam najwięcej, łącząc się z mobilną aplikacją WD MyCloud, mamy wreszcie podglądy RAW-ów. Wcześniej musiałem zawsze robić zapis RAW plus JPEG, tak żeby zobaczyć w ogóle, jakie zdjęcia zrobiłem. Teraz mam podglądy RAW-ów, robiłem zdjęcia EM10 dwójką, EM1 dwójką i rzeczywiście wszystkie te podglądy są, zresztą całą listę aparatów, które są wspierane przez ten dysk, ona jest bardzo, bardzo długa, znajdziecie na stronie WD.
tyle póki co. Biorę Was do Wrocławia i jedziemy na te minus 10 stopni. Tam sprawdzę szybkość tego dysku. Póki co sprawdza się naprawdę dobrze. Nie minus 10, a jakieś plus 20 stopni teraz we Wrocławiu, ale tylko dlatego, że dałem więcej czasu na przetestowanie tego dysku. On dopiero niedawno wszedł tak naprawdę do sprzedaży, więc doszedłem do wniosku, że wcześniej tak nie ma sensu wypuszczać tej recenzji, a ja potestowałem ten dysk jeszcze podczas kilku mniejszych wyjazdów, więc mam pełniejszy obraz tego, jak on naprawdę działa. Sprawdziłem prędkości, one pokażą się chyba w tym rogu. To jest około 360 MB na sekundę dla zapisu i około 380 dla odczytu, więc producent obiecuje około 390, więc jesteśmy naprawdę bardzo blisko, a testowałem to na laptopie, który ma już 4 lata, więc te prędkości są naprawdę dobre. Włożyłem tutaj kartę 128 i 64 Extreme i Extreme Pro, więc potestowałem trochę to na podobnym zestawie materiałów. Prędkość odczytu to jest około 60 MB na sekundę dla tego slotu, czyli około 13 GB zgrywałem nieco ponad 3 minuty, między 3 a 3,5 minuty, więc te prędkości są naprawdę dobre. Posprawdzałem, czy wszystko się zgrywa z różnych kart, czy nie nadpisuję tych danych, więc wszystko działa tak jak powinno i wreszcie mamy odczyt RAW. Poza tym od mojego nagrania w Sewilli spadła cena o około 200 zł, teraz to jest około 1350 zł za 500 GB, więc jak pójdzie tak dalej, to ta cena będzie jeszcze bardziej spadać i wtedy będzie bardziej przystępna i tyle. O wadach i zaletach myślę, że powiedziałem wcześniej, nie będę się powtarzał. Jadę do Kołobrzegu, będę go używał. Dzięki i do zobaczenia.